Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie naszą przygodę Serca z Kamienia. Możecie zostawić lajka na dobry początek, jeżeli podoba wam się seria, albo łapkę w dół, jeżeli Dobra, wam się czyli seria super coś nie podoba. trudny. I możecie też mnie zwyzywać, O! jeżeli coś wam się nie podoba, na przykład gnoju za głośny mikrofon, możesz tak napisać. Słuchajcie, wykonywałem sobie misję tutaj ze zbieraniem Tali Skellige i generalnie wyczyściłem wszystko, co chyba mogłem, jeżeli chodzi o Talię Skellige. Zostało nam tutaj udać się tylko i wyłącznie do tego ziomka, co tutaj organizuje turniej. I będziemy chyba w tym turnieju mogli wziąć udział, grając właśnie Skellige. Nie mam pojęcia, jak się gra Skellige, bo grałem wcześniej tylko i wyłącznie Talią Północy, więc to będzie, myślę, ciekawa przygoda. Trochę się w tego Gwinta nagrałem, ale Gwinta nigdy nie jest tutaj wystarczająco dużo, więc myślę, że na samym początku rozpoczniemy sobie właśnie takim. No takim przyjemnym akcentem, przynajmniej dla mnie, czyli właśnie gwintem, takim chillowym Nie pomoże akcentem. imazidło, kiedy jest się takie straszyne. Czy to ty tutaj organizujesz pani Tanie turniej? niszczy cały świat. Nie, to harabę tutaj. Zapewniam, że Skellige jest tak O samo kurde. mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. No to idź się zastanawiaj. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Oj, wzajemnością. Z wzajemnością. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreit, rzecz jasna. Heros Hemdal. Czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta, podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krain. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. No prawda, ma taki swój Zmaganie tutaj żywiołów, urok. odległe echo pierwotnego chaosu. To Tak samo jak tu są. zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Też ma jakiś swój urok. Tylko troszeczkę inny. W sumie nie wiem, co bym bardziej wolał. Mam No, pytanie. wszystko ma swoje Czy plusy mogę i minusy. przystąpić do turnieju? Jeżeli chodzi o Tak, mam życie, jeszcze wolne miejsce, albo ale jest jeden podróż warunek. do tu są, albo na Będziesz właśnie musiał zagrać Skellige. kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy. Ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Żałosne. Dawaj Jednym te słowem, talie. potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie. I wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałyby się w domu na kredensie. Pewnie. Zgoda. Przekonał mnie tym. Zagram tą nową frakcją. Tą ręką. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową Talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty.
To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Mam już wystarczająco dobrą talię, by zagrać na turnieju frakcją Skellige. Mogę spojrzeć? Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za 2 dni. Wtedy zaczynamy zawody. No dobra, no to myślę, że chyba sobie tutaj po prostu przemedytujemy te 2 dni. Jeszcze będzie trzeba tutaj ogarnąć te karty i generalnie jakoś się ładnie stworzyć generalnie z tych kart jakąś fajną talię generalnie. Generalnie 4-5 razy powiedziałem generalnie. Myślę, że poradzimy sobie z tym zadaniem i będzie to na pewno coś ciekawszego niż tylko talia północy i klikanie tego samego przycisku ciągle. Zresztą talię północy to znam na tego, na pamięć. Czy 2 dni minęły? No niby minęło, ale nie widzę tego zioma, którego szukamy tutaj. Tutaj nikogo nie ma. Oj! A pokaż, co tu mogę zrobić? O kurczę. Mogę zobaczyć moją przyszłą figurkę, którą wygram. Dobra, jeszcze przemedytujmy jeden dzień w takim razie. Albo pół dnia, żeby zaraz się nie okazało, że to... Że jak przyjdę 3. dnia, to mi się skipnie. Doprowadźcie się najpierw do porządku. No nie ma tu tego zioma. Może do wieczora? 23 jakoś? Północ? Coś mi się kręci. Bo ja chcę tu... Halo, grać w karty chciałbym. Mogę? Ty, gdzie jest moja misja związana z gwintem? Halo? Dąż do turnieju. Musimy wejść do środka. Kurczę. Tak, on tutaj stoi, dobra. Witaj, miło cię znów widzieć. Jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Nie jest moją ulubioną. Prawdę mówiąc, nie należy do moich ulubionych. Cóż, ja jestem święcie przekonany, że z łatwością wygrasz nią turniej. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogn Dankbal, kupiec ofirski. O, tego chyba znam, czy nie? Erik van Vrok, patrycjusz z Nowigradu oraz tak samo. Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale... Kto? Będę czekał ja, we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! O kurwa, protest. Żadnych nowych frakcji! Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Erik van Vrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogn Dankbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę z talią Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! To nie graj w gwinta! O nie, ty pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Po prostu mogą na przykład grać w gwinta i nie grać z ludźmi, którzy grają talią Skellige. To chyba jest w miarę proste i uczciwe. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać.
Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy. Ale się będzie pięknie prezentować. W moim nowym domu. Magneta Skolt zagra przeciw Erykowi Van Vrogowi, a Geralt z Rivi przeciw Hamalowi Ogn Dankbalowi. No nie będzie to łatwe zadanie, bo ja w ogóle nie znam kompletnie Tali Skellige, niestety to będziemy... Życzysz sobie podbić stawkę? O kurwa. Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy. No jak przegram mój srebrny miecz, to już go chyba nie zrobię, więc miejmy nadzieję, że nie przegram. Dobra, fajnie by było tutaj ustawić w ogóle całą tą... O kurczę, jak strasznie głośno jest tam, no, ta muzyczka. Dobrze by było tutaj ustawić całą talię od nowa, także ja bym generalnie wywalił wszystkich, co ja tutaj... O dobrze, już kilka, myślałem, że kilka, żeby zacząć rozgrywkę. Usuńmy wszystkie karty, jakie mamy aktualnie. Tak jest. I zacznijmy budowanie tej talii w ogóle od samego początku. Nie chcę wyjść. Od samego początku najlepiej. Czyli tak. Najmocniejsze karty. Mogę to jakoś posegregować? Czy to jest samo? No, średnio jest posegregowane. Ale na pewno Cirilla. Na pewno jeżeli Yennefer, to i na pewno Gerwart, prawda? Czy nie mamy tutaj Gerwarda? Gerwarda tutaj nie ma. Także Yennefer z Wengerbergu generalnie wydupca. Ten ziomuś, bo to jest szpieg, no to oczywiście, że dodajemy. To jest medyczka, także medyczkę zawsze też dodajemy. Myszowór powiększa moją siłę jednostek, także nie. Niszczy najsilniejszą jednostkę na polu bitwy, to myślę, że tak, pożoga. Jak najbardziej. Magister. A, bo ja nie mam wszystkich kart tutaj zaznaczonych, czyli Geralt jest, czyli Geralt Yennefer, dobra. Vesemir Eskil Rambert, postawa. Azar, jak najbardziej. Hjalmar, niszczy najsilniejszą jednostkę twojego przeciwnika. No, dziesiąteczkę oczywiście, że dodajemy. Olaf, pożoga. No, myślę, że również warto by było dodać. Na początku myślimy o takich najważniejszych kartach, które warto by było dodać, czyli budujemy podstawę naszej talii. Czyli medyczki. Na przykład róg też można by było dodać, tylko z drugiej strony ja chyba nie mam wystarczająco dużo kart na drugą linię, choć... Nie no, mam dużo kart na drugą linię. W sumie. Tylko takie średnie te karty. Ale możemy chyba dać. Możemy tutaj dodać tego ziomka. Możemy też zagrać pod grzybki i berserkerów na pierwszą rundę. Na pierwszą linię. Natomiast wydaje mi się to w miarę głupie. Z tego względu, że ja nie umiem tego zrobić. Nie jestem w to dobry. I nie wiem jak, bym musiał dużo mieć szczęścia przede wszystkim, więc na razie to odpuścimy. Może Skiala dodamy, bo to jest oczywiście medyk. Pierwsza linia róg, oczywiście, że dodajemy. Udalryk, nie wiem za bardzo co daje Udalryk, zmienia się w jakąś jednostkę. Później, więc wydaje mi się, że też byśmy go dali. Przywołuje odpowiednie karty, natomiast przywołuje as. Kalda klanu Hiamet. Chyba takie średnie. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu. Plus też generalnie przywołuje pirata. No tylko ten pirat pewnie jest beznadziejny, bo to jest któraś pewnie z tych jednostek. To jest pewnie gdzieś tutaj pirat. Jednostka za 2. O, jednostka za 3, także... Możemy spróbować przynajmniej na samym początku go dodać, ale wątpię, że to będzie, że to jest dobry tutaj ruch. Juta, łowcy wielorybów, to jest fajna jednostka, natomiast chyba nie dodajemy jej. Tutaj jest jakiś ziomuś, on coś przywołuje, tylko ja niestety nie wiem co. Ten też coś przywołuje, tylko ja też niestety nie wiem co. Taki jest problem. Dobrze by było wiedzieć co, ale no nie wiem, także wolę nie ryzykować, niestety. No i tutaj dziesiątka karta, to myślę, że dodamy. I Svanrige też jest dziesiątką kartą, także myślę, że też dodamy. Do tego jakiś sportowy róg.
I trzeba dowódcę by było zmienić, jeżeli mam taką opcję. Wybierz dowolną kartę pogody ze swojej talii i natychmiastowo ją zagraj. Fajne. Znisz najsilniejszą jednostkę oblężniczą. Transformuję kartę ukrytej mocy. O kurde, na linii bliskiego wsparcia. Starcia, bliskiego starcia. Gdy gracz przyzywa jednostkę na pole bitwy, przywrócona zostaje losowa jednostka. To takie średnie, bo ja mam dużo medyków. Wydaje mi się, że karta pogody i teraz, no właśnie, przede wszystkim tak, kilka manekinów. Myślę, że nawet trzy. I skeligijski sztorm, czyste niebo i skeligijski sztorm. No i wydaje mi się, że to jest ta talia, którą my chcemy zagrać. Wiecie co, się obawiam, że jak to jakby teraz rozpocznę gierkę i przegram i będę musiał wczytać do mojej stracy srebrnego miecza. Chociaż nie wiem, może zagramy to tak, że stracę i koniec. I po będzie turnieju, zobaczymy, czy będzie mi się chciało grać. Ale jeżeli bym wczytał potencjalnie, to obawiam się, żebym musiał od nowa nastawiać tutaj tego. Ustawiać te jednostki. No, bardzo by mi się nie chciało. Dobra, wydaje mi się, że natychmiastowo zagram kartę z pogody. Tak to rozegramy. No i chyba rozpocznij. Spróbujmy, gra potworami. Dobra. Manekin do ćwiczeń zostaje. Szpieg zostaje, szpieg zostaje. Ten przywołuje pirata, zostaje. Niszczy najsilniejszą jednostkę, zostaje. Przywołuje Geralta, zostaje. Eskiel jest do wywalenia. Kurczę, i tutaj bym Geralta wywalił chyba. I zrobimy coś takiego. No, powiem wam szczerze, wydaje się naprawdę, naprawdę fajnie, że jest. To jest naprawdę fajna talia, jest chyba całkiem w porządku. Przeciwnik spasował. Wydaje mi się, że zagramy mu jeszcze tutaj szpiega. Cyk. No i mamy to. Wygrana runda. Mu został jeszcze szpieg w tym weku. Będzie musiał jeszcze dograć jedną kartę, tak że my spasujmy. Ale co? Mogę zobaczyć, co robi jego ziomuś. A, każde odrzucone karty z graczy zostały przetasowane i przywrócone do talii. Spoko. Nic takiego jakiegoś turbo mocnego. No i teraz zaczyna się zabawa, co? Który to jest daleki zasięg? To jest druga linia, czyli ta karta niszczy drugą linię, ta karta niszczy najsilniejszą jednostkę. No to może na początku zagramy tego zioma tu. Cyk. Coś takiego. Proszę, jakieś mocne jednostki. Kurde, on niestety nie przywraca mocnych jednostek. Ja bym bardzo chętnie użył tutaj na przykład tej karty. Chociaż zniszczę mu 10 chyba. Teraz jak to zagram, to wydaje mi się, że ta karta nie spłonie, tylko zniszczy mu tą kartę i tą kartę. Prawda? Dobra, minus 10. Fajnie rozegrane. Okej, on se gra dalej. To nie jest jakiś wielki problem dla nas. My za to byśmy zagrali coś. Coś byśmy zagrali właśnie, tylko nie wiem co teraz. Z manekinem chyba bym czekał, aż zagra szpiega może jakiego. Dobra, zagrajmy tego zioma na razie. A czemu mi nie przyzywał pirata? Ja też dodałem pirata. Dziwne. O, i teraz możemy zagrać tutaj koral. I zniszczyłem mu kolejną. Aha, bo ja. Debil. No zepsułem niestety. Zapomniałem, że to mi podwoi jakby moją jednostkę. No trudno. Jest jak jest. Jeszcze najsilniejszą jednostkę oblężniczą. Dobra, zagrajmy to. On i tak raczej w tych trzech kartach nie będzie miał jednostki. Kurwa mać. Ale fujarso, nie? No dobra, zagrajmy tutaj Yennefer, chciałem powiedzieć Triss. Gęsta mgła. Dobra, luz, ale my mamy tam umiejętność fajną naszego zioma. Jest dobrze. O, trzaskający mróz. Ale i tak mamy tutaj zwycięstwo nasze. Super, mamy to. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej.
Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. No, jesteśmy ładny. Proszę, niech ci dobrze służy. Dziętki, dziętki. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci jęzor. Dosyć tego. Ręce przy sobie. Pamiętajcie państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivi pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofir. No to szybko poszło. W finale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnen. Jestem zaszczycony. O kurde, od razu, tak? Dobra, nam potrzeby tutaj walki aktualnej o tytuł, nie wiem w sumie jaki to jest tytuł, o puchar Gwinta. Ściszę delikatnie tego tutaj, muzyczkę, bo trochę chyba byłem generalnie za cicho w tym odcinku. Niestety nie ma nawet tutaj opcji, żebym kliknął w escape'a i mógł to przyciszyć, więc musiałem to zrobić w inny sposób. Dobra, grajmy. Wydaje mi się, że chciałbym dodać pirata, bo nie wiem, czy go dodałem. Nie, no jest pirat. To czemu ten ziomuś tutaj nie przyzywał mi pirata? Był taki ziomuś, co miał mi przyzwać pirata i coś chyba spartoczył robotę, mi się wydaje. To on miał przyzwać pirata. Przywołuje pirata klanu Dimund. Może nie ten pirat. Nie no, pirat z klanu Dimund. Ostatnio mu kurczę nie wyszło to przywoływanie. Więc ja bym tego zioma chyba wyrzucił. O, może dajmy mu drugą szansę, może coś się zbagowało po prostu. Myślę, że karty mam na tyle dobre, że zacznijmy grać. Nie wiem, co robi jego ziomuś, chętnie się przekonam. Skeligijski sztorm. O, chyba skeligijski sztorm bym wyrzucił. A może pirata bym wyrzucił. Zamiast pirata dostaliśmy koral. Kurczę. No mam takie te karty średnie, bym powiedział chyba. A co, że oni mają minus 4, ja rzucę na nich skeligijski sztorm. To oni podwoją jakby się... Podwoi się jakby punktacja, że będą mieli minus 8, czy właśnie zmniejszy się ta punktacja. I dodam mu punkty jakby, ciężko mi to powiedzieć, co się stanie. Chyba nie pozostaje nic innego, jak to przetestować. Sumie. Warto by było chyba zagrać pod pierwszą linię, nie? Skoro to daje tutaj... O, w ogóle to usuwa białe zimno, ciekawe. Skoro tutaj jest na drugą i trzecią linię ta karta, no to warto by było zagrać pod pierwszą, prawda? Więc wydaje mi się, że dziesiąteczka. Okej, on też dziesiąteczkę gra. Czy my chcemy zagrać skeligijski sztorm? To będzie miał 1, 2, 3. No i nie wiem, co z tymi kartami się stanie. Ja myślę, że możemy spasować generalnie. A może jeszcze. O! Nie, dobra, spasujmy. Dobra. I chciałem zobaczyć jeszcze, co jego ziomuś robi. Znać w talii kartę deszcz i natychmiastowy ją zagraj. Medyk? Nie, nie, zwiększa tego. Zwiększa tutaj siłę wszystkich kart do 1. Czy my chcemy grać coś grubego? Nie, myślę, że sportowy jest kielek na sam początek. Może medyczka? Spróbujmy zagrać medyczkę i tutaj tego zioma. Powinien się poddać. O kurde, gra dalej. No dobra, ja sobie wezmę medyczkę naszym tutaj manekinem.
O, Is najchętniej bym mu spalił te karty. Mogę to zrobić? Pewnie, że mogę. Niszczy najsilniejszą kartę. Pozoga. Pyk. Ma trzy karty. Powinniśmy to wygrać. Ta runda na pewno musi być nasza. Kurczę, szczerze mówiąc... Nie wiem, czy coś grać, bo wątpię, że on ma teraz tyle punktów, ale z drugiej strony, no musiałbym coś teraz zagrać, prawda? No musiałbym. Dorzucę jeszcze tą dziesiątkę. No nie ma kart, no niemożliwe, że teraz ma jakąś kartę, która mu 25 punktów da, także ja spasuję, mimo tego, że dostaję tutaj jednym punktem na dziurę. No i strollował mnie. Po co on te karty gra, mógł sobie zachować. No i my jeszcze jako Skellige przywracamy sobie tego przecież. Przywracamy karty, no i chłop pasuje i mamy to. Mamy to. Kieszeni, zwycięstwo. To była dla mnie faktycznie łatwa ta talia Skellige. Gratuluję, Wiedźminie. No? Dosyć profanowania gwinta! O kurde. Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wymacha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierlalać zupę z foki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od gwinta! Ja też czuję, że tutaj nie obędzie się bez walki. Może dyplomatycznie. Zamiast trzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi. Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie, powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być cztery, bo to jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie. To opluwanie tradycji. Ręce precz od gwinta! Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Aha. Nie no, myślałem, że tu po raz pierwszy chyba w życiu uda się dyplomatycznie dojść do porozumienia, ale widzę chyba jednak kurwa średnio. Ty, ale co ty mnie bijesz kurwa pałeczką? Bo żebym ja cię zaraz nie pobił, ale... Ale mieczem i moimi znakami. Ty, poczekaj, no co mnie bijesz? Jaskółeczka chociaż jakaś. Teraz tu nie musimy fair play grać. Ty, nie, dobra, stop. Mój krasnoludy nad dupcą. Będzie przypał straszny na mieście później. Ała. Plus regenerowało mi się życie. Dalej będziecie wprowadzać nowe frakcje? Bez sensu. Dosyć tego. Wzywam gwardzistów. Spokojnie. Nieważne jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu, ale nie zabraniajcie bawić się innym. Tak no jak i jakie piękne powiedzenie. Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widziałem. Chętnie opowiem przy butelce. Ostatnio widziałem się z nim w Nowigradzie. Chętnie rozwinę temat przy butelce czegoś mocniejszego. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jaki Rafiberg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięzcą. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. Kurde. Czyli co, jeszcze ile partii jest przede mną? Zagrają hrabia Monier, reprezentujący frakcję Skellige,
przeciwko Geraltowi z Rivii, również stali o Skellige. Spełnia się marzenie mojego brata. Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. No myślę, że zostajemy tutaj przy tym naszym, przy tutaj naszej talii, którą mamy. No to co, rozpocznij grę. Ma dokładnie to samo, czyli będzie mógł tutaj zagrać kartę pogody. No i przede wszystkim szpiegowie. Mamy dwóch. No, na początek wystarczy. Myślę, że tego pirata moglibyśmy tutaj wymienić. Dostajemy za niego Skiala. Skial jest fajną kartą, bo to jest medyk. No i powiem szczerze, wydaje mi się, że zostajemy przy tym, co mamy. Wydaje się to całkiem solidna talia. Szkoda, że nie mamy niestety żadnego tutaj, żadnego manekina, ale może w międzyczasie uda nam się tutaj dobrać manekina i byłoby fajnie, jakby nam się to udało. Czyli w ogóle ten ziomuś, czyli ten Donar, przywołuje tego Skalda. Warto zapamiętać może na przyszłość. Fajna ta talia z Kerigiem. W sumie jakby ten ziomuś mi nie kazał grać tą talią, to bym nigdy jej nie zobaczył. Generalnie. No i on pewnie będzie grał teraz po drugą linię i się boostował. Także my byśmy chcieli... Chcielibyśmy spalić dwie karty w sumie. Mogę to zrobić? Bo jak najbardziej. Jakbym rzucił tego ziomka, to myślę, że minus dwie karty. Minus 8 punktów. Kurczę, dobra jest ta talia, no. No ale tutaj już nie ma jak, nie ma co już poradzić. Wydaje mi się, że pas. 5 kart do 9. Myślę, że powinniśmy to wygrać. Okej. No zagrajmy na razie może... Cyrille. Wolałbym Cyrille generalnie nie marnować. Zagrałbym coś takiego... luzackiego, że tak powiem. No ale chyba nie mam żadnej takiej luźnej karty. Wydaje mi się, że Cyrilla będzie tutaj najlepszym wyborem, jaki aktualnie jest. On gra dalej, spoko. No my jakby zagramy tego zioma i sobie zboostujemy po prostu Cyrillę i liczymy na to, że nie ma pożogi. Powinien się poddać. No. Albo i nie. No to Lambert. No, wydaje mi się, że wolę zagrać jedną kartę i ją nawet zmarnować. Na przykład tego Skiala. Chociaż nie, może lepiej by było tego zioma zagrać. Wolę rzucić tą kartę i ją zmarnować, niż jej by się okazało, że chłop ma jakąś zajebistą kartę teraz w eku. Okej, czyste niebo. My zrobimy dokładnie w sumie to samo. Czyli zagramy naszą zdolność dowódcy. Czemu deszcz? Czemu deszcz akurat mi rzuciło? Teraz nie mogę wybrać, co rzucam? Ja myślę, że mogę wybrać, co rzucam. Dobra, pas. 5 kart do zera, ale nam wytoczy jakieś talie, prawda? Jakieś karty. Ale on spasował. Pyk. 6 do 9. 6-9. Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcją. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał Skellige. Ale spokojnie, turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy, niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivii, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym... frakcją Skojatel. A zatem niech wygra lepszy. Czyli ja. Dobra, no to samo, nie? Kurde, mocna ta talia jest w sumie. Skojatel, gra jakimś krasnoludem. Dobra, szpieg... O kurde, 4 szpiegów mi dobrało. No to wariacie, wydaje mi się, że ciężko może być z tobą. Tego zioma bym wymienił za Wesemirka. Za Wesemirka, co to jest mi milion punktów. Dobra. No jeszcze Yennefer, co przyzwie Gerwarda. Dobra. Poziomku, nie? Nie wiem, co on robi, ale... No myślę, że...
zamknąć w swojej talii kartę trzaskający mróz. No myślę, że nie uratuje go to przed porażką. O i tą kartę pierwszy raz też widzę w sumie. Co to jest? Olaf. Niszczy najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia. Nie no. Zajebiste karty. Jeszcze jakiś manekin, żeby mu jąknąć tego. Jąknąć tego zioma i elo. No i możemy w sumie Olafa rzucić i mu spalić jednostki. Chociaż 6 punktów, nie wiem czy się opłaca. Może cały czas spamujemy tych szpiegów. No się trochę psikro patrzy na to. No i zagrajmy tego zioma, nie? Chyba. I myślę, że pas, więc zwycięstwo. Czy my chcemy teraz odpuszczać tą rundę? Chyba niekoniecznie, chyba gramy do końca po prostu. Użyjmy medyczki. Przywróćmy sobie Hattoriego. Uuu, dostaliśmy to. Manekina. Spoko, najbardziej mnie tylko martwi trzaskający mróz, ale ja mam od niego dużo więcej kart, że też nie jest to problem, plus mam czyste niebo w eku. S. No. Dobra, moja ulubiona talia. 5 kart do 9. No z przykro tak, że dostał trochę na dziurę. Tak mocno. Gorzej z nim pożegami, ja nie mam... A, mogłem tego zioma nie rzucać, tylko użyć... O! No tak, spalił to też, kurwa, spalę kartę, a co nie. Który ma taką pożogę? Ten ma pożogę. To jest pożoga i jest ta druga, powiedzmy, też pożoga, ale jakby działająca delikatnie inaczej. Ta niszczy jednostki bliskiego starcia, te oblężnicze. Czyli na razie warto by było tego nie rzucać. No ale to chyba Yennefer. No chłop nie ma szans, no. Jeszcze jak... O kurde. Czekaj, gdzie tu była ta jednostka bliskiego wsparcia? O proszę, starcia znaczy się. Ale heca. No mocno talia Skellige, tylko trzeba było ją trochę pokompletować, nie będę ukrywał. Trochę się namęczyłem i pobiegałem tutaj po tym. Po tu są. Myślę, że z godzinkę ładną spędziłem, żeby tutaj wszystkie te karty pozbierać. No i 19 partyjek musiałem zagrać. Nawet i więcej, bo przegrałem. Kilka pewnie. Ale mówi się trudno. Gratuluję. Chodźcie, chłopcy! Idziemy się najebać! Wykluczone! To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Gwinta, to nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźminie. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Chyba nie wszystko poszło tak, jak planowałeś. Najważniejsze, że zagraliśmy w Gwinta i że zaprezentowałem frakcję Skellige. Zgodzę się. Okazałeś się prawdziwym mistrzem Gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś na nią. Jest tak zwana ręka do fistowania. Wielkie dzięki. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. O kurde. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywaj. O kurde. Leczyć kiłę rzeżączką. No to co, jest 40 minut. Myślę, że pora udać się w końcu do jakiejś normalnej misji i pozabijać jakieś zwykłe potwory. Co my tu mamy? Może tak byśmy po kolei to poziomowo robili. Czyli na przykład 35 poziom. Mam tutaj misję, która nazywa się Pierś... Pierś... Nie. Pieśń. Pieśń
rycerskiego serca. Tradycja rycerska, która obok nauk proroka Lebiody uchodzi w tu samą za świętość, nakazuje młodym udowadniać swoje umiejętności na turniejach. Jeden z rycerzy, Guillaume, odniósł ranę w starciu z Charleyem. Bardzo nalegał, by Wiedźmin przyszedł odwiedzić go w lazarecie. Miał bowiem do niego sprawę niecierpiącą zwłoki. No i wydaje mi się to całkiem ciekawa misja. Zresztą ja chyba pamiętam, co będziemy w tej misji robić, także nie chcę za bardzo spoilerować, ale skoro idziemy na turniej rycerski, to myślę, że można się tutaj domyślić, jaka misja jest przed nami, co w tej misji będziemy robić. Myślę, że będzie całkiem zabawnie. Zaznaczyłbym sobie jak najszybciej tutaj drogowskaz. Pakujemy się do drogowskazu, chociaż daleko tam nie ma. Nawet nie wiem, czy ja tam mogę drogowskazem się udać. Mogę tam, gdzie mam zaznaczoną misję? Mogę, bo już tam byłem, jak pewnie musiałem karty wygrywać. Pół tego tu są musiałem zwiedzić, żeby tą talię Skellige pozbierać do kupy. A dobrze, że przynajmniej mieliśmy wszystko zaznaczone. Ciekawe, czy mam też książkę, która mi pokazuje, bo istnieje tutaj taka książka, która generalnie pokazuje nam, ile kart jeszcze nie zebraliśmy do danej talii. Nie wiem, czy ja ją mam teraz w eku, czy na pewnym etapie to dopiero dostanę. I tam pisze, jakie karty nam brakują i gdzie te karty możemy zdobyć. Pewnie sporo tych kart mi brakuje, żeby tak skompletować wszystkie karty. No na pewno skompletowanie takich kart byłoby dużo cięższe na gwencie reduksie niż w podstawce. Ale myślę, że jest to do osiągnięcia. Idziemy porozmawiać z tobą pilnie pomówić. To sprawa wielkiej wagi. Z Gulimulem? Gulimule. Niech będzie. Będzie Gulimule. No i jak tam twoja rana? To ten, co dwa razy już go uratowaliśmy? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? Znowu. Trzeci raz. Jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. To jest bardzo ciekawa misja. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Nawet aż pogadał z samicą nagle. Nawet. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Fajna jest ta misja. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Mój mózg zawsze działa tak dziwnie, skryta, że mam najgorsze żarty na świecie w moim. Najbardziej okrutne żarty w moim głowie.
Nadal nie widzę w tym nic. Jeszcze ten żart, nie dość, że był okrutny, to zawierał tutaj spoiler. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Opowiedz mi więcej o Vivien. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivien spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. Oj, to będzie bardzo długa misja. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivien zrobię wszystko. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? Dam 8. O kurde, faktycznie 800 można. No to z 700, no. Myślę, że... Jeśli poproszę przyjaciół, to pewnie mi trochę pożyczą. Ale to dalej nie będzie wystarczająco dużo. Nie zejdziesz trochę z ceny? No, myślę, że jak już się dogadamy, tam 683. Jeśli poproszę... Kurde. Dobra, 650. Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Opowiedz mi więcej o turnieju. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się, ale podniecony, będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivien. O. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. Ciekawe. Brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivien. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmi. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Nie no, zwariowałeś, głupcze? Nie potrzebuję prób i treningów. Chociaż z drugiej strony... O, że trochę postrzelam do celu. Ostatnio jak strzelałem, to postrzeliliśmy ziomka. W dodatku, puste serca z kamienia. Ale co prawda specjalnie, ale... W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Wal w czerwone. Co czerwone właściwie? W sensie, a ziomków czerwonych. To w ogóle jest całkiem spory opad tej strzały, trzeba też o tym pamiętać. Nie no, to dla dzieciaków chyba, nie? Jeszcze raz? Nie, wystarczy. Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Ale tor wyścigowy to jest, chłopie, dla dzieci. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Mówisz tu z mistrzem Velen? Chodź. Z mistrzem całego Nowigradu? Generalnie z mistrzem Skellige. Wyścig się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonie. Kończy się z powrotem na arenie.
A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. Okej. A jak oni liczą czas, tak z ciekawości? Przecież oni nie mają zegarów. Jest jakiś ziomuś, co sobie odlicza? W głowie czy co? Myślę, że mało precyzyjne to wyszło. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. A? Kukły możesz ciąć miecz, a do tarcz strzelać. O kurde. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. Brzmi skomplikowanie. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. Dobra, możemy stestować. Wyciągaj Gerwar miecz. Tempo, tempo. Dobra. Czas, pozostały czas, okej. Okay. A i musimy do tego czasu, dobra. I pach. O, i nie trafiłem. O kurde, to będzie mega ciężkie, ale z drugiej strony jest teraz noc, więc też nic nie widzę. Czy nic nie widzę, coś tam widzę, ale no ledwo, ciężko. Trzeba w to trafiać. Kurwa, o, doliczono dodatkowy czas. Dobra, to jest tylko i wyłącznie test, tak że nie musimy się tutaj jakoś mega stresować. Okej, okay, dobrze chyba, że sobie tutaj stestowaliśmy to. W sumie faktycznie nie jest to jakby standardowy wyścig. Oj, mogę na przykład w plecki? Mogę. Dobra, też warto o tym pamiętać. No i gituwa. To jak? Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Lecimy na następny wystarczy. Trening. Nie chcę zmordować konia przez prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Płotkens się już wybawił. Trening walki? Myślę, że akurat w tym będziemy całkiem nieźli. Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. Chodź ze mną. A ja będę mógł będziesz mieczem? Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. Ciężko na zbudzie. A gdzie ty biegłeś? Nie robić biegu! To słychać, no ty mi powiedz, ty, gdzie my biegniemy? Czekam na jakąś akcję, na arenę bezpośrednio? Wez mi, czy ja będę musiał halabardą na dłubce, czy mogę normalnie mieczykiem? Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. O kurde, przeciwnicy. Na honor! Pozwól, panie, że to ja skrzyżuję z tobą miecze. O kurde. Linos z Metiny. No dobra. O kurde. Nie mogę tego sparować. Dobra, raczej. Aha, to już rozumiem. Nie no, bez szans no. Strzelanie i tak dalej do kukieł to wy może dobrzy jesteście i mądrzy. Ale wbicie się chcesz z wiedźmakiem to chyba... Walkę? To bez szans, dzięki, nie. A swoją drogą nasza zbroja daje nam 100% odporność na zatrucia. To jest totalnie OP, kiedy na mnie plują jakimś jadem i w ogóle nie da się mnie zatruć. Nie, wystarczy. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. O kurde. A no właśnie, mieliśmy dług odebrać. Znaczy dług. To co mamy w tym, w banku. Właściwie bank nam jest winny. Nasze pieniądze. Możemy je odebrać, no ale zrobimy to w następnym odcinku. Nie będę teraz w połowie tego przerywał, tego naszego wątku. Chociaż no, coś czuję, że to będzie bardzo, bardzo długa misja, bo musimy nie tylko odbyć tutaj turniej rycerski. Co jeszcze musimy przecież zająć się tą Vivienne, tak? I tam jakąś klątwą, czy co tam na niej ciąży.
sam do końca nie pamiętam tego wątku, także jeżeli coś mówię, na przykład jest to klątwa, to w sumie nie mam zielonego pojęcia. Możemy przeczytać, co tu jest napisane. A, to jest jakby lista chyba uczestników. Tak mi się wydaje. Rozmawiałem ze skrybą, mogę mu coś jąknąć. Notatka turniejowego skryby. Międzynarodowy turniej rycerski pod patronem panny Vivienne de Tabriz. Uczestnicy zarejestrowani i zweryfikowani do wzięcia udziału w rozgrywkach. No nie ma nic ciekawego chyba. Guli mule, powiedzmy. Stryjeczny siostrzeniec barona Palmerina, pierwszy raz na turnieju. W wyniku kontuzji zrzekł się uczestnictwa na rzecz innego rycerza. Oto ja, rycerz. Remedium na problemy tu są, to powrót do dawnych obyczajów, a nie dwa miecze. Słuchaj. Witaj. Dziadek. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj w Toussaint traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. Nie no, wydaje mi się, że wybierzemy tutaj Geralda z Rivii. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. A, dlatego tu jest most w naszym herbie. Wydaje mi się, że wystąpię jako Geralt z Rivii. Nazywam się Geralt. Tak. Nie będę występować pod pseudonimem. Bardziej to pasuje. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Chociaż herb gorszy. Jestem wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Powiesimy se w Czy domu. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno. Co my w ogóle mamy za hak? Czy zbroi na dole? Jakiś hak na kurwa giga ryby chyba. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem. Otwory morskie. Rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Widzicie? Po lewej stronie. Co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. No kurde. Laureat. Znaczy niby fajne, bo będziemy mieli. Stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę. Będziemy mieli co postawić na tym. Tam naszym domku, ten, ale. Kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz,
który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Niestety, te miecze to zazwyczaj straszne gówno jest. Sprowadziła go aż z Nazairu. Wolałbym pieniążka. No, wezwanie już... No właśnie, słyszeliśmy. Ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Ale masz uzębienie, wariacie. Na końcu walka drużynowa na arenie tak i wreszcie drogą. Ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Kurde, to jest w ogóle tyle dialogów w tym dodatku. Praktycznie nie mam okazji powiedzieć nic mądrego. Znaczy, generalnie to ja nie mówię nic mądrego. Ale nawet jakby mi taka myśl mądra przyszła do głowy, to i tak bym nie miał okazji jej powiedzieć, bo tu ciągle się prowadzi jakiś dialog. Niemalże cały czas. Chociaż nie, no, był turniej z Gwinta przez 30 minut. W sumie to 30 minut gadałem coś pewnie. Zapomniałem o tym. Ale i tak to jest mega duże jakby. W takim razie. Dialogów. Na co chcesz przysiąc? O, nowe Semira było chyba, nie? Na czaple? Na miłość mojej pani. Na podwiązkę jaśnie oświecone. Nie chcę przysięgać? Na miłość mojej pani. Przysięgam na miłość mojej pani, Triss Merigold, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. No całkiem fajne, że można sobie wybrać, na co przysięgasz. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Ale to nie mogę w swojej? O. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony to wygląda zajebiście. Na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia. Dziętki. No i myślę, że dalej tutaj cały ten turniej i wszystkie jego konkurencje wykonamy oczywiście w następnym odcinku, no bo nie ma co robić tutaj dwugodzinnego odcinka. Myślę, że kolejna godzina, tak szczerze mówiąc, przed nami tej samej misji. Nie pamiętałem o tym, że my będziemy tutaj brali udział w turnieju, znaczy pamiętałem, że taki wątek z tym turniejem był, ale nie pamiętałem, czy to będzie teraz, czy jakby to gdzieś kiedyś indziej będziemy wykonywać. Więc no, zacząłem tą misję z nadzieją, że jednak będzie to, że zakończy nam się to delikatnie szybciej. Całkiem niezła swoją drogą ta zbroja, nie jest najgorsza. Ona jest na 39 poziom, po prostu na bieżąco. Na bieżąco jakby zyskała poziom. Dobra, wpakujmy się jeszcze chyba do naszego namiotu, tak? A nie, od razu strzelnica jest, nie, myślałem, że namiotu idziemy. Kurwa, ja nie miałem okazji interakcji zrobić. Geralt, a niech mnie. Nie, myślę, że zrobimy coś takiego. Tutaj przerwę, trochę w chamski sposób, ale widzimy się jutro. Godzina 16, jak zwykle. Tyle. Wpadajcie na Twitcha.